Zaangażowanie i zaufanie. Dwa słowa, które spędzają sen z powiek każdemu, kto tworzy treści w mediach społecznościowych. Dzisiaj podpowiem Tobie cztery strategie na temat budowania zaangażowania i zaufania, ale zanim do tego przejdziemy, wyjaśnimy sobie, o co chodzi z tym całym zaangażowaniem. Nazywam się Anna Cetlin i moją misją jest dzielenie się z Tobą wszystkim, czego nauczyłam się przez 22 lata prowadzenia biznesu w różnych obszarach. Strategii marketingowych, public relations, relacji inwestorskich i mediów społecznościowych. Obecnie skupiam się na wykorzystaniu komunikacji online, docieraniu do klientów i budowaniu systemów stabilnych przychodów, nawet gdy zaczynasz z niewielkim budżetem i ograniczonym czasem. Jeszcze trochę pomachać. Pozdrawiamy Was z marki online w Londynie. Zaangażowanie to każda reakcja, jaką Twój odbiorca pozostawia w mediach społecznościowych pod Twoim kontentem, czyli Twoimi treściami. Polubienie, udostępnienie, komentarz, wysłana wiadomość do Ciebie. Wszystkim nam zależy na zaangażowaniu, ponieważ zaangażowanie buduje relacje, a podtrzymywane i rozwijane relacje budują zaufanie. A zaufanie to nasza waluta, co prawda wirtualna, ale jednak bardzo ważna. Jeżeli zdołasz zbudować tą nić zaufania pomiędzy Tobą a Twoimi odbiorcami, wszelkiego rodzaju sprzedaże, kampanie, Twoje oferty będą dużo lepiej przyjmowane i oczywiście będziesz z tego tytułu mieć większe przychody. Twoja działalność będzie przynosiła lepsze efekty. Zdradzę Tobie tutaj jeden sekret. Na czym polega największy błąd tego, że pod naszymi treściami nie ma zaangażowania? Przede wszystkim wiąże się to z tym, że marki, firmy, również marki eksperckie, osobiste oczekują tego, aby ludzie komentowali, angażowali się. Tymczasem jak spojrzymy z drugiej strony, to bardzo rzadko te profile angażują się pod treściami innych osób. A media społecznościowe działają według zasady dawaj, dawaj, dawaj. I to dawanie nie ma dotyczyć tylko wartościowych treści, publikowania wskazówek, podpowiedzi, edukowania, informowania lub rozbawiania swojej społeczności, ale również ma dawać nasze zaangażowanie. Czyli zaczynamy od tego, aby zmienić swoje myślenie, zmienić to myślenie z tego oczekiwania, że to inni mają się udzielać pod naszymi treściami, na myślenie to zacznijmy od tego, że ja będę udzielać się pod treściami innych. I o tym będą właśnie te cztery strategie, które być może otworzą trochę Twoje oczy na inne sposoby niż tylko zadawanie pytań i zachęcanie do komentowania albo udostępniania naszych postów. Pierwsza strategia, komentarze. Twoje komentarze pod kontami, pod postami innych osób, firm, marek. Określ idealnego klienta. Mam nadzieję, że to już jest za Tobą. Wiesz, do kogo chcesz docierać ze swoimi treściami, ale teraz zastanów się, jak odnaleźć te osoby i jak odnaleźć profile, które te osoby, Twoi wymarzeni klienci obserwują, po to, żeby tam zaangażować się w komentowanie, po to, żeby pokazać się, powypowiadać, przyciągnąć uwagę osób, które te treści tworzą, no i zaistnieć też w świadomości naszych odbiorców. Jak znaleźć takie osoby? No z jednej strony Ty powinieneś wiedzieć dokładnie, kim jest Twój wymarzony odbiorca, klient. Wybierz profile Twoich klientów, pod którymi możesz zacząć prowadzić rozmowy. Znajdź również profile, które te osoby obserwują i wybierz te, pod którymi możesz się angażować. I teraz uwaga, to, że ja Tobie podpowiadam tą strategię, nie oznacza, że cokolwiek się zmieni. To zadziała i przyniesie efekty, jeżeli od dzisiaj codziennie przez 10-15 minut, wybierz sobie tutaj, ile czasu możesz poświęcić, będziesz komentować, udzielać się pod kontami. Możesz też inaczej swoją strategię rozpisać. Wybierz po prostu pod iloma kontami dziennie, a nie ile czasu będziesz zostawiać swoje komentarze. Po kilkunastu, kilkudziesięciu dniach zobaczysz różnicę. Ważne jest tutaj oczywiście, aby prowadzić te działania systematycznie. I to jest pierwsza strategia. Zanim zaczniesz oczekiwać, żeby u Ciebie ludzie zostawiali komentarze i reakcje, Ty zacznij udzielać się na innych kontach. Druga strategia
jest równie skuteczna i może zająć Tobie porównywalną ilość czasu, a jej działanie może przynieść jeszcze lepszy efekt, to jest wysyłanie bezpośrednich wiadomości. Komentowanie pod postami to jedno, pod filmami, kontentem, live'ami, ale wysyłanie prywatnych wiadomości to już jest wchodzenie w taką bliższą, bezpośrednią relację. Gdzie możesz te bezpośrednie wiadomości wysyłać? Na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, gdziekolwiek funkcjonujesz. Znajdź osoby, z którymi chcesz nawiązać relacje, znajdź powód, żeby tym osobom wysłać tą wiadomość, bo ta wiadomość powinna mieć jakiś kontekst. Możesz skomentować ostatni post, możesz zapytać o coś daną osobę, pogratulować jej, poinformować, że przeczytałeś ostatni artykuł albo obejrzałeś wywiad lub materiał, w którym coś tłumaczy i że bardzo Ci to pomogło i wyślij taką wiadomość bezpośrednio. Podpowiem Tobie również, że świetnie te wiadomości działają na Instagramie. Co innego jest komentowanie pod postami, ale jeżeli zaczynasz pisać do danej osoby, to naprawdę osoba, na której Ci zależy, to niekoniecznie musi być Twój klient, potencjalny klient, to może być partner, z którym chcesz zaproponować jakąś współpracę, zapamięta Cię o wiele lepiej i będzie czuł już z Tobą większą relację. Pamiętasz, że rozmawialiśmy, że relacja systematycznie budowana zbuduje zaufanie, a zaufanie to jest coś, na czym nam najbardziej zależy, bo to jest obecnie najbardziej pożądana waluta w mediach społecznościowych. Także spróbuj, zacznij wysyłać te wiadomości do wybranych kont albo, tak jak wcześniej podpowiedziałam, poświęć na to określoną liczbę czasu i tu znowu bardzo ważna jest systematyczność i odpowiedni okres czasu, żeby zobaczyć efekty Twoich działań. Strategia trzecia to wykorzystywanie hashtagów, grup na Facebooku, stron, które skupiają społeczność, której chcesz odpowiednio się wypozycjonować, zbudować swój wizerunek, pokazać swoją markę. Hashtagi, wiadomo, działają najlepiej na Instagramie, ale też również na LinkedInie. Jak działać z hashtagami? Zastanów się, które hashtagi najbardziej Cię interesują, które hashtagi interesują Twoją grupę docelową, czego mogą wyszukiwać, wokół jakich treści są zainteresowani i wyszukując takie hashtagi, staraj się pod postami, które uważasz, że najbardziej pasują do strategii Twojego działania, angażować się, komentować, pokazywać swoją obecność. Tutaj zarówno do punktu pierwszego, do naszej pierwszej strategii, jak i do tej strategii, na przykład na Instagramie czy na Facebooku, możesz ustawić sobie powiadomienia, czyli jeżeli jesteś bardzo zainteresowany tym, żeby zaistnieć w świadomości odbiorców konkretnego profilu, ustal powiadomienie, kiedy pojawi się nowa treść na tym profilu. I wtedy za każdym razem, kiedy ten profil, ta marka opublikuje, ta osoba opublikuje jakąś treść, Ty dostaniesz powiadomienie i możesz być jedną z pierwszych osób, które skomentują tą treść. To jest świetna rzecz, ponieważ wszyscy inni, którzy potem widzą te posty, widzą od razu Twój komentarz na samej górze. Druga rzecz, wspomniałam o grupach. W tej trzeciej strategii wykorzystuj nie tylko hasztagi, ale również grupy, czyli odszukaj grupy, które mogą gromadzić społeczność, na której Tobie zależy, czyli Twoich wymarzonych klientów, wymarzonych współpracowników, partnerów biznesowych, społeczność, być może Twoją branżową, specjalistów, ekspertów, gdzie chcesz się pokazać, porozmawiać z nimi i tam udzielaj się, tam wszczynaj dyskusję, tam komentuj, pomagaj innym. Ważne, żeby też zrozumieć, żeby nie być cały czas tym najmądrzejszym i tym, który zawsze wychodzi z taką inicjatywą tutaj, bo ja wiem najlepiej, tylko bardziej też z poziomu komentowania, że jeżeli ktoś pyta, szuka pomocy, to w komentarzach, żeby tej pomocy udzielać, doradzać, podpytywać, czy czegoś jeszcze potrzeba, sugerować, pomagać również w innych tematach, nie tylko związanych z Twoją branżą, ale takich, w których możesz pomóc. Czyli na przykład, jeżeli ktoś pyta o specjalistę, narzędzie, książkę, szkolenie, to możesz polecać, skoro sam korzystałeś i wiesz, że jest to coś, co warto polecić, bo jest wartościowe. I powoli przechodzimy do strategii czwartej, ale zanim opowiem o strategii czwartej, chcę przypomnieć Tobie, a być może poinformować, bo nigdy wcześniej nie słyszałeś, nie odwiedziłeś nigdy strony www.progresnieperfekcja.pl
odwiedź ją od razu koniecznie. Zapisz sobie, łatwo to zapamiętać, progresnieperfekcja.pl, ponieważ tam znajdziesz informacje na temat projektu, który jest poświęcony w 100% treściom. A konkretnie mówiąc, w pomaganiu, tworzeniu Tobie angażujących, efektywnych treści i oszczędzaniu Twojego czasu, czyli wszelkiego rodzaju inspiracje, podpowiedzi, wskazówki i porady znajdziesz w tym projekcie, a obejmują takie obszary jak Facebook, Instagram, Canva, aplikacje, treści wideo, treści sprzedażowe, kampanie, więc nie pozostaje Ci nic innego, jak odwiedzić tą stronę i zapamiętać jej adres i dołączyć oczywiście do naszego projektu. Strategia czwarta dotyczy obszaru, który łączy Cię z Twoimi odbiorcami. Oprócz Twoich treści, które są treściami bardzo eksperckimi, specjalistycznymi, poruszającymi tylko zagadnienia, którymi się zajmujesz wokół produktów, usług, które świadczysz lub sprzedajesz, warto odnaleźć takie obszary, które połączą Cię głębiej z Twoimi odbiorcami, a nie będą dotyczyły tego, czym się zajmujesz. Już wyjaśniam. Wszelkiego rodzaju treści rozrywkowe, czyli coś, co kochamy w mediach społecznościowych, memy, ciekawe cytaty, śmieszne filmiki, ale dotyczące takich kwestii, które ani nie urażą Twojego odbiorcy, ale oczywiście sprawią, że się uśmiechnie, zaangażuje, udostępni to dalej i poczuje, że jesteście bardzo podobni, więc warto tutaj jak najbardziej podczas tych wcześniejszych strategii mieć oczy i uszy otwarte, obserwować, co Twoi odbiorcy lubią, co ich interesuje i w tym kontekście poszukiwać ciekawych memów, filmików, historii, tworzyć, może publikować swoje opowieści, cytaty nie dotyczące tematu, którym profesjonalnie się zajmujesz, tylko odejście na te obszary bardziej luźniejsze, bardziej swobodne. O czym mówię? Polecanie książek, filmów, różnego rodzaju memy, które dotyczą jakichś aktualnych sytuacji, memy, które dotyczą naszej grupy, czyli na przykład jeżeli jesteśmy księgowymi, bo zgromadzimy się tutaj, ponieważ tego dotyczy Twój produkt lub usługa, to dlaczego by nie pośmiać się z naszych różnych sytuacji, które spotykamy na co dzień w pracy. To jest bardzo ważne, żeby poszukiwać właśnie te dodatkowe elementy, które mogą zbudować między nami taką silniejszą nić połączenia. Na każdą z tych strategii polecam, aby zarezerwować czas, albo wybrać jedną i ją realizować, komentować, albo wysyłać wiadomości, albo wyszukiwać, udzielać się w grupach, lub właśnie obmyślać, jaki content połączy mnie z moją społecznością na tych głębszych obszarach i planować ten content z wyprzedzeniem. I mam nadzieję, że rozumiesz, że każda z tych strategii zadziała, jeżeli będziesz ją systematycznie powtarzać i wdrażać. I trzymam kciuki, żeby to nastąpiło, żeby te efekty pojawiły się jak najszybciej. Natomiast jeżeli chcesz wejść bardziej pro, chcesz mieć więcej podpowiedzi, więcej gotowych rozwiązań, gotowe teksty, gotowe szablony grafik, gotowe kalendarze treści, dodatkowych mnóstwo szkoleń, zainteresuj się projektem Progres Nieperfekcja, tak jak uczyniło już ponad kilkaset osób, które działają w grupie na Facebooku. Tam również możesz z nami budować relacje, tam spotykamy się bardzo regularnie. Dziękuję Ci bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.